Za nami jest używanie dróg wojewódzkich, krajowych i naszej gminy Wojska Polskiego. Jest to droga krajowa nr 12, droga wojewódzka 292. Dziś jest to skrzyżowanie. Ono jest bardzo, można powiedzieć, uciążliwe, ponieważ jego kształtowanie powoduje bardzo dużo komplikacji, jeżeli chodzi o kierowców. Ale mamy już uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz władzami województwa dolnośląskiego i dolnośląską służbą dróg i kolei, że jako miasto przejmiemy to zadanie do realizacji. Generalna dyrekcja wyraziła zgodę, władze województwa, posłowie z wicemarszałkiem, również zabezpieczyły na przyszły rok wieloletnie finansowanie, 1 000 000 zł finansowania dla gminy Miejskiej Grupy na realizację tego przedsięwzięcia. Resztę dołożymy z naszego budżetu i zrealizujemy to zadanie. Jak Państwo wiecie, kilka lat temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała już tutaj dokumentację projektową na tak zwane rondo turbinowe. Wykupiła również grunty wokół tego skrzyżowania, tak żeby to rondo można było wybudować. I zarówno te grunty, jak i dokumentację przekażę nam teraz, żebyśmy mogli po przepisaniu sesji pozwoleń na budowę zaktualizować te dokumentacje. Chcemy, aby to przedsięwzięcie było też wzorem do innych rozwiązań komunikacyjnych w naszym mieście. Generalna Dyrekcja, która jest właścicielem tego skrzyżowania, teraz jest i finansowo, i merytorycznie zaangażowana w dokumentację projektową obwodnicy Głogowa i drugiego mostu. Dlatego finansowo nie będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, ale jak najbardziej we wszystkich procedurach uzgodnieniowych i formalnych wyrażę tutaj wolę pracy. Zamieni się w rondo, tak bardzo upragnione przez kierowców, ale nie tylko kierowców, wszystkich, którzy przejeżdżają ten rondo. Kiedy mogą się rozpocząć inwestycje? Najpierw harmonogram jest taki. Na najbliższej sesji przedstawimy radnym uchwałę o porozumieniu realizacji tego przedsięwzięcia. Porozumienie między Wojewódzką Głogów, Generalną Dyrekcją Autostrad oraz Województwem Dolnośląskim. Następnie Generalna Dyrekcja przekazuje nam całą dokumentację projektową i uzyskujemy wszystkie zgody, aktualizujemy wszystkie uzgodnienia, przygotowujemy się do tego, żeby w przyszłym roku ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i w ciągu jednego roku zrealizować całkowity koszt. Całkowity koszt będzie znany po odświeżeniu dokumentacji kosztorysów, ale trzeba powiedzieć, że no, na pewno około 4 milionów złotych. 3 miliony zaangażowane z województwa dolnośląskiego, my jako gmina będziemy musieli wyłożyć około 3 miliony. Ale inaczej tego ronda się nie zrobi, szanowni Państwo, bo tak jak już powiedziałem, Generalna Dyrekcja nie będzie robiła dużych inwestycji w mieście na drodze krajowej nr 12, ponieważ w tej chwili skupia się na projektowaniu obwodnicy miasta.